czołem. Dzisiaj z utwardzonej drogi zjechaliśmy w teren w trochę nietypowy dla nas sposób, ponieważ na czterech kołach. Testujemy Quada Goes 520 Max. Jest to francuska marka, która już dość mocno zakorzeniła się na europejskim rynku. U nas dopiero wchodzi na rynek, także chcieliśmy się z nią zapoznać. Jest to dość ciekawa propozycja, ponieważ pojazd kosztuje dość przystępną cenę, 21,990 za pełnoprawnego przeprawowego quada. Co dostajemy za tę kasę? Oprócz czterech kół, jak w każdym quadzie, całkiem nieźle wyposażonych w solidne ogumienie, do tego napęd na cztery koła z blokadą mechanizmu różnicowego międzyosiowego, co jest bardzo ważne dla upalających w ostrym terenie te pojazdy. I, co jest niebagatelne, jest homologowany na dwie osoby. Bez problemu idziemy z fakturą do urzędu i wychodzimy z tablicą rejestracyjną bez żadnych kombinacji i prób załatwienia tego w różny dziwaczny sposób. Pojazd jest zarejestrowany jako pojazd samochodowy inny. I tutaj ciekawostka, podobno można jeździć nim bez kasku, czego oczywiście nie polecamy. Jak najbardziej zawsze miejmy kask na głowie, kiedy jeździmy wszelkimi pojazdami, które w taki czy inny sposób mogą zrzucić nas ze swoich barków czy też siedzeń. Pojazd ma naprawdę niezłą dzielność terenową. Próbowaliśmy go unieruchomić na naprawdę różne sposoby, ale na razie nam się to nie udało. Oczywiście nasze doświadczenie w terenie z takimi quadami nie jest może olbrzymie, no ale próbowaliśmy naprawdę dziwnych sposobów na to, aby znaleźć uzasadnienie do użycia wyciągarki, która tutaj też na pokładzie tego pojazdu jest jak najbardziej w cenie podstawowej dostępna. Silnik ma pojemność 493 cm sześciennych i generuje moc niemal 20 koni mechanicznych. To w zupełności wystarcza do weekendowych wypadów w cięższy teren. Jak w większości quadów przeprawowych, tutaj mamy przeniesienie napędu za pomocą automatycznej skrzyni, więc nie musimy tutaj przejmować się zmianą biegów, ani też operowaniem sprzęgłem. Oczywiście ma klamkę po lewej stronie kierownicy, ale to jest hamulec tylny po prostu, a nie dźwignia sprzęgła. Gaz jest realizowany jak w każdym quadzie za pomocą manetki, a nie rolgazu. Pod pedałem nożnym mamy centralny układ hamulcowy na obie osie. Działa bardzo skutecznie. Pojazd może jeździć po asfaltach, co też robiliśmy. Mocne depnięcie w pedał powoduje blokadę kół, także naprawdę quad zatrzymuje się niemal w miejscu. Standardowo quad napędzany jest na tylną oś, ale oczywiście kiedy warunki ku temu są niesprzyjające i jest mi coraz ciężej, możemy dopiąć napęd przednich kół, a kiedy i to nie wystarcza, zablokować centralny mechanizm różnicowy i wtedy naprawdę tego quada trudno zatrzymać nawet w najtrudniejszym terenie. No i oczywiście ciągle mamy w zanadrzu wyciągarkę, gdyby naprawdę udało się nam go gdzieś utopić, zakleszczyć w jakimś trudnym terenie. Wyposażenie tego quada jest dość zachęcające. Oprócz wspomnianej homologacji czyli możliwości rejestracji jego, od razu fabrycznie mamy go wyposażonego w sprzęg przyczepy, czyli zwyczajnie mówiąc hak holowniczy, kulowy, z gniazdem do podpięcia instalacji elektrycznej przyczepy. Co ciekawe, rozruch może być przeprowadzony elektrycznie za pomocą guzika, ale awaryjnie mamy na szczęście też szarpak. Całkiem sporych rozmiarów schowek znajduje się pod kanapą i możemy tam przewieźć najpotrzebniejsze rzeczy, drobiazgi, które zawsze przydadzą nam się podczas naszej wyprawy. Producent deklaruje, że Goes 520 Max rozpędza się do 70 km na godzinę, ale podczas naszych testów wskazówka prędkościomierza wychylała się grubo ponad 80. Jakość wykonania po kilkudziesięciu kilometrach przejechanych nim w różnym terenie nie budzi na razie żadnych zastrzeżeń. Wszystko wygląda w miarę solidnie i nie ma się do czego specjalnie przyczepić.
Dwa atuty tego pojazdu niezaprzeczalne to przystępna cena i homologacja, która pozwoli nam w sposób bezpieczny i legalny dojechać do miejsca, w którym chcemy go użytkować. To bardzo, bardzo, bardzo ważne. Natomiast sam pojazd na razie sprawdza się wyśmienicie, nie udało się go zatrzymać w terenie, ale wymęczył nas i zabawa była naprawdę przednia.